Pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was ten piękny dzień. Dzisiaj mamy święto apostoła Mateusza. Zawsze, gdy jest apostoła, to świętujemy. Cieszymy się z tych, których Pan Jezus powołał i dalej powołuje. I posłuchajmy Ewangelii o powołaniu właśnie Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Przepiękna Ewangelia, bardzo ją lubię, dlatego że Pan Jezus powołuje Mateusza bezpośrednio z jego komory celnej. Bezpośrednio z jego komory. Nie czeka na jego formację, nie czeka na to, że on się przygotuje, że się zmieni, że coś obieca Panu Jezusowi, tylko bierze go z jego miejsca ciemnego i wzywa go do pełnienia czegoś ważnego, do pełnienia woli Bożej. Popatrzmy dzisiaj w ten sposób na naszą komorę. Ta komora może być w zewnętrznym grzechu, ta komora może być w naszych emocjach, że się gdzieś zakleszczamy, ta komora może być w naszych myślach, że się w coś wkręciliśmy i nie możemy z tego wyjść. I w tym zakręceniu, które w nas jest, po prostu siedzimy i może to nie jest bezpośrednio grzech, ale nie możemy doświadczyć Bożej mocy, Bożej obecności, tego, że Duch Święty nas wypełnia, abyśmy czynili dobro. On nas do tego powołuje. Więc pomyśl, co jest dzisiaj Twoją komorą. Czy to na zewnątrz, jakiś grzech, w sercu, w myślach, w uczuciach. Popatrz na to i powiedz: Panie Jezu, wezwij mnie. Panie Jezu, chcę wrócić do pełnienia powołania, do życia na nowo, w radości, w mocy Ducha Świętego. Powiedz o tym Jezusowi, a On sam w Ewangelii powołuje i dzisiaj nas też powołuje, żebyśmy bezpośrednio z komory przeszli do życia i czynili wolę Bożą. Na to Wam błogosławię, aby każdy z nas dzisiaj wyszedł ze swojej komory, jakakolwiek ona jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czyńcie ten dzień pięknym. Idziemy do przodu. I niech ta modlitwa, którą teraz tutaj macie mocny w duchu, broń mego serca. Niech to będzie modlitwa, abyśmy byli ludźmi, którzy troszczą się o swoje życie duchowe, o wychodzenie z komory celnej. Wieczorem dzisiaj zapraszam na mszę świętą, którą będę odprawiał, i potem na spotkanie zwiastowania. Do zobaczenia.